Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zrobię policzki wołowe, bardzo wolno pieczone. Do tego użyję policzków wołowych. Dostałem od mojego znajomego, bardzo ładne, już oczyszczone, wysuszone. Posolę je tylko, popieprzę i będę je podsmażał. Do tego jeszcze użyję warzyw. Cebula, czosnek, marchewka, tmianek, seler naciowy. Najpierw sobie podsmażymy tą wołowinę. Oliwa z oliwek. I wkładamy, opiekamy naszą wołowinę. Jak się zamknie, opiece z każdej strony. Opiece z każdej strony. Wtedy wyciągamy i na tym, co tam zostanie, te, na dnie te, taki olej i ten cały aromat tej wołowiny, to przypalone, na tym będę warzywa podsmażał, dodam do tego jeszcze wina wyprawnego, troszeczkę pomidorków i... Policzki mam obsmażone z każdej strony. Teraz wyciągam do gryfanki, do gryfanny, w której będę je piekł. I teraz na tym, co tutaj zostało w garnku, będę podsmażał cebulę, marchewkę, czosnek i seler naciowy. I zaleję to winem i bulionem. I zaraz wracamy. Warzywa już mam podsmażone. I teraz wlewam czerwone wyprawne wino, tak żeby cały ten smak z tego mięsa, z tych warzyw pieczonych, to wino wydobyło. I zaraz, za chwileczkę będę zalewał te policzki wołowe i do pieca 140 stopni, jakieś 2,5 godziny, 3 godziny będę sprawdzał pod przykryciem i zobaczymy się później. Bulion za chwileczkę wleję do tego. Na razie. I przelewamy wszystko. Tutaj, o, słychać naszą małą córeczkę, która jest przy każdym gotowaniu. Tmianek z ogródka, marchewka z ogródka. Także wszystko. I z tego się zrobi fajny sosik po paru godzinach. Wracamy za 3 godziny. Przygotowana taca z policzkami w środku, zalana tym wywarem całym. Około, ja myślę, że 3 godziny, ale będę sprawdzał po 2 godzinach. 150-140 stopni do piekarnika. Już, widzimy się za chwilę. Witam po około 4-4,5 godziny. Po 3,5 godziny włączyłem piekarnik i w tej temperaturze, w której się nagrzał ten piekarnik, jeszcze leżała ta wołowina. Teraz wyciągam i pokażę. Przykryłem ją folią aluminiową, ale zostawiłem kawałek odsłoniętej, żeby cały czas jednak ona nie była taka sucha, nie? I teraz zobaczymy, jak ona wyszła. Bardzo soczysta i rozpadająca się. No, mięso się odrywa, także jest dobra. Z tego sosu, który tutaj powstał, zblenduję go i zrobię sos. Jutro na obiad będzie pire ziemniaczane z tą wołowiną i z takim sosem. Zapraszam na mój kanał, proszę o lajki, suby. I pozdrawiam. Na razie.